Dzisiaj oddajemy do użytkowania nowy plac zabaw w Konarzewie. Tak się bawią dzieci z panią Sołtys. Plac zabaw kosztował około 50 tysięcy złotych. Mieszkańcy sami postawili ogrodzenie, postawili ławki, postawili grilla i kosze na śmieci. Wspólna inwestycja gminy i mieszkańców Konarzewa. W sołectwie Konarzewo mieszka 125 mieszkańców, w tym 25 dzieci. Jest to jedno z najmłodszych sołectw w gminie Nowogard. Zaraz będziemy grali. Plac zabaw mamy zrobiony. Ustaliliśmy się z mieszkańcami, że kolejny krok to świetlica, a więc w przyszłym roku projektujemy nową świetlicę w Konarzewie, a potem budujemy ją i oddajemy mieszkańcom.